Znaczy myślę, że to jest w pewnej grupie odbiorców myślenie o sektorze, że powinien działać całkowicie nieodpłatnie, bo wszystko kosztuje, praca ludzi kosztuje, sprzęt kosztuje, materiały kosztują, wszystko, prawda? W sferze społecznej, której realizacja wszelkich przedsięwzięć w sferze społecznej również kosztuje i w związku z tym skądś trzeba te pieniądze wziąć. Tak jak przed chwilą mówiliśmy, są źródła naturalne dla działania organizacji pozarządowych i są źródła, które trzeba jeszcze dostosować do tego działania. Absolutnie byłoby chyba nie do końca dobrze, gdyby wszystko było za darmo. Że te działania społeczne, które są prowadzone przez organizację, one też mają jakąś wartość i mają również wartość pewną wymierną. Ja jestem zwolennikiem odpłatności, jeśli chodzi o sferę społeczną, raczej regulacyjną, to znaczy nie pokrywającą w pełni tego, co kosztuje dane przedsięwzięcie, ale jednak powodującą, że ludzie za pewne określone działania muszą płacić, czy powinni płacić, czy przyzwyczajać ich należy do tego, żeby płacić. A myślenie w dużej części administracji publicznej chyba jest takie, że no przecież organizacje pozarządowe opierają się na wolontariuszach, w związku z tym nie potrzebują pieniędzy. Myślę, że skwituję to jednym tylko retorycznym zapytaniem, czy przedstawiciele administracji publicznej podejmowaliby te działania co najmniej 8 godzin dziennie, gdyby nikt im za to nie zapłacił. Przecież członkowie organizacji pozarządowych muszą też z czegoś żyć, jeżeli te działania mają charakter profesjonalny, długotrwały, codzienny, muszą być opłacane.